Hejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niepopularny, a to jest Lightyear Frontier i... Ładny głosik, nie? Nie utrzymam go tak długo, to jest tylko tak na chwilkę. Już mnie drapie po gardle. Dobra, co mamy w giereczce? Jak widzicie, pole się troszeczkę powiększyło. Oczywiście napierdziela deszczem, bo jakżeby mogło być inaczej. Tutaj rozsadziłem troszkę drzewek, bo nie wiedziałem, co z nimi do końca zrobić. Tu wybudowałem miejsce dla kupca. Ona lata, ląduje tragicznie. Mamy od niej kupione trochę rzeczy. Tu postawiłem kruszarkę, tu mam przygotowane kolejne rzeczy do postawienia, tylko potrzebuję dużo więcej rudy miedzi. Kruszarka mi musi skruszyć trochę tutaj rzeczy. Tu czekam, aż sobie urośnie, więc tu rozbudowałem chatę niepopularnej, tu mam stację pogodową, no i tam mam iść znajdź miejsce z silnym sygnałem. Ale to pójdziemy za chwilkę, teraz się prześpimy. I przez to, że tutaj mam rzeczy ozdobne popostawiane, to teraz mogliście zobaczyć, że jak szedłem spać, to wyświetlało mi się tu dwa bonusy. Że dostanę efekt sokolego oka i dostanę efekt przyjaciela zwierząt. Za to, że po prostu wokół chatki są postawione jakieś takie ozdobne rzeczy, no i... No nie wiem, mi się wydaje, że w miarę ładnie to nawet wygląda. Niekoniecznie to w miarę ładnie wygląda, bo to powinienem gdzieś tutaj przenieść, a nie trzymać w tym miejscu. Dobra. Nie wygląda, żeby coś nam atakowało pola. Co jakiś czas się odpala atak na pola i pojawiają się jakieś różne dziwne rzeczy, które próbują nam te pola zaatakować. Super. To mi wyszło. To mi wyszło, dobra. Nie sadzimy, bo będzie jeszcze dziwniej po prostu. W jeszcze dziwniejszym okresie czasowym będzie to wszystko rosło. Teraz chwilkę nam to zajmie, bo no, przez to, że no, to pole jest duże, no to są nie tylko plusy na zasadzie, o jest, mam duże pole, ale są też minusy. I minusy są takie, że teraz przytrzymuję prawie i rzucam taką dużą kulę wody. Nie wiem, czy te kwiotki się w ogóle podlewa, ja je tak podlewam tak dla zasady, żeby było. Zbieramy wodę. I teraz trochę czasu trwa podlewanie tego wszystkiego. Bo jestem w stanie rzucić maksymalnie 7 takich dużych kul. Chyba, że spudłuję, no to podleję tylko 6. A że spudłowałem raz, no to podlewamy 6. I troszkę. No i tutaj musimy zbierać wodę. Nie mam jeszcze odkrytego żadnego jakiegoś automatycznego systemu nawadniania, ani automatycznego systemu obrony tych roślinek, więc no, wygląda to dosłownie w tym momencie tak. Że po prostu muszę to wszystko sobie ręcznie gdzieś tutaj podlewać. No tak jak mówię, jest tego trochę, ale za to w ostatniej sytuacji, jak sprzedawałem rzeczy, no to tam rzeczy do kupienia są za, nie wiem, 200, 300, 500 hajsu, nie? Ja jak mam poli jagód, to sprzedaję tak za 9000, nie? Więc jakby hajs nie jest w ogóle problemem dla nas, bo jak za dwie tury, za dwa dni zebralibyśmy te wszystkie poli jagody, no to tutaj by były cuda. Tylko kwestia, której się mocno obawiam, jest taka, że co będzie, jak my sobie stąd pójdziemy i się wtedy odpali atak na to nasze, na tą miejscówkę. Czy jest możliwe, że jak będę noc przesypiał gdzieś poza bazą, to że ten cały nalot tych śmiesznych rzeczy, typu właśnie tych trutek i tak dalej, że on się odpali w tym miejscu. Nie wiem, czy to tak może działać, czy nie. Ale mam nadzieję, że nie. Miałem zamiar... Zastanawiałem się nad dwoma rzeczami. Albo, że teraz lecimy sobie na taką dużą wyprawę, albo, że teraz sobie idziemy tylko pozwiedzać. Więc chyba idziemy na ten moment tylko pozwiedzać, bo trochę się obawiam, co mi tutaj zrobi po nocy, co się tutaj stanie z tym polem. Więc zostańmy przy kwestii zwiedzanko. Co my tu mamy? Tylko trochę tam poli jagódek to. W sumie nic ciekawego. Co tutaj nasza pani ma? Okrągły stolik, przednia szyba rycerza.
No to kupmy, czemu nie? Nasiona czerpusty są taniej. O połowę. Czemu nie? Nie wiem, czy do czegoś one mogą mi się przydać ostatecznie, czy nie. Czy to jest istotne na ten moment, czy nie do końca, więc... Nie przejmuję się tym jakoś, bo tak jak mówię, bardzo dużo kasy jestem w stanie zdobyć w różnych momentach, więc... No te tańsze rzeczy możemy kupić. Więc po prostu to robię, jak mam taką okazję. Hamak może nie, sterta książek. Nie kupuję tych droższych rzeczy, dlatego że no, liczę na to, że będę miał je dostępne na jakiejś promce za jakiś czas. Sami widzieliście, że co chwilę są jakieś promocje tutaj i można kupić coś taniej. Nasion nie chcę sprzedawać, ale polijagódki sprzedamy. No i widzicie, już mam 400 z tych polijagódek, nie? To wpada naprawdę raz, dwa te polijagódki. Plus do tego za każdym razem, jak je zbieramy, to dostajemy nasiona, więc to jest po prostu perpetuum mobile, wystarczy dosłownie podlewać. Jak mamy skrzynki, to przy pomocy F możemy odkładać wszystko do danej skrzynki, nie? To jest zarąbiste, skapnąłem się trochę późno o tym, ale się skapnąłem, więc jest dobrze, nie? Co my mamy, na które pole my teraz pójdziemy? W tą stronę pójdziemy, tylko nie, czy na górskie wybrzeże, czy na żółty las. Czy ja jestem w stanie kwaśną paszę coś zrobić? Jestem w stanie, zróbmy sobie 9 tej kwaśnej paszy. Bo dopiero co odkryłem ten las, znaczy inaczej. Nie tyle dopiero co sam las w sobie odkryłem, tylko dopiero co odblokowałem. Bo wiecie, jak odkrywamy dany teren, no to tam trzeba albo pokonać tą maść taką na ziemi, tego glutka, albo trzeba pozbyć się takich krzaczków specjalnych. No i tutaj przed chwilą wziąłem i pozbyłem się tych właśnie specjalnych krzaczków. I teraz będziemy tu mieli różne rzeczy dostępne. Na przykład nasiona krzeworaśki. O! No i tak jak widzicie, pierwszy raz tu wchodzę, tak jakby z porządnym osprzętem. Więc będziemy mogli sobie zebrać tutaj jakieś nowe rzeczy, lepsze i tak dalej. Twarde drewno to akurat już posiadałem wcześniej, zdobyłem wcześniej. Ono jest związane z beczkami? Tak, beczki można robić z twardego drewna. I teraz tak, albo mogę karmić te ziomki. Raz. Dwa. Trzy. Albo mógłbym karmić gniazdo. Ale bardziej się opłaca karmić ziomki, jak mamy je blisko. Bo ziomki dadzą nam też... dadzą nam też rzeczy, nie? A jak karmię gniazdo, to mam szybciej, bo nie muszę szukać ziomków. Jak tylko pamiętam, gdzie są gniazda, no to dużo szybciej mogę po prostu sobie wykonać to karmienie na całym terenie. Z tą kwestią, że karmi się po to, żeby odnawiać surowce na danym terenie. No to odkryliśmy jakby w pierwszym odcinku. Tylko, że jest coś takiego, że na każdym terenie są trzy rodzaje zwierzątek. I wygląda to tak, że jak nakarmimy jeden rodzaj zwierzątek trzy razy, to daje nam boosta jakiegoś tam procentowego. Jak nakarmimy dwa rodzaje zwierzątek, no to dostajemy kolejnego. I jak nakarmimy trzy rodzaje zwierzątek, to mamy maksymalny boost na danym terenie. Takie trzy plusiki związane właśnie z zwiększeniem tej ilości przywróconych surowców na danym odcinku, na danym terenie, na danym kawałku. Tutaj sobie podróżujemy w celu znalezienia... Jaki surowiec tutaj jest? Bo ja potrzebuję teraz miedzi i się zastanawiam, czy na tym terenie znajdę miedź, czy na tym terenie znajdę... To co jest w ogóle w tamtą stronę? Aha, tam już są górskie wybrzeże. Dobra. Czy na tym terenie znajdę miedź, czy na tym terenie znajdę jeszcze jakiś wyższo poziomowy surowiec, bo... Pierwsze co zrobiłem, to polazłem sobie w ten teren. No i wszystko było spoko, poszedłem tutaj, zaczynam tam zwiecać, chodzić, sprawdzać, szukać. Fajnie ten... No, nie jestem w stanie pokonać tych krzaków, żeby pokonać te krzaki, potrzebuję tam jakiegoś ulepszenia. No dobra. Po czym znajduję, sprawdzam sobie te ulepszenia i się okazuje, że żeby zrobić to ulepszenie, potrzebuję surowca, którego nie mam. Mam takie, no ale jak ja mam go zdobyć, skoro w
tym momencie go nie mam. Nie mogę zdobyć surowców na tym terenie i tak dalej. I się okazało, że ja źle poszedłem. Bo ja wziąłem z łąk, poszedłem na sosnowe wyżyny, to było ok. A później chciałem iść na las żółty, a trzeba iść na strome urwiska. Jakby łąki, sosnowe wyżyny, strome urwiska. Dopiero później las żółty, dopiero później chyba kamienisty szczyt i górskie wybrzeże, jakoś tak. I chyba nizinne, te równiny są chyba jeszcze później. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj potrzebowałem wyższy poziom piłoostrza. No, albo muszę to piłoostrze sobie podnieść. No i teraz tak, gniazdo rurkora podnosiłem na trzeci poziom. Pytanie, czy tutaj znowu jest gniazdo rurkora do podniesienia i ma to sens, żeby je podnosić, czy ono już jest podniesione i teraz jak będę je podnosił, to nie dostanę za to żadnego bonusu, nie? Takie dylematy tutaj są. Co to jest? Niebieski kryształ. Aha, no niebieski kryształ nam tam dropnął wcześniej z rurkora. I tutaj biały barwokwiat biały. Dobra, tu mamy troszkę itemsów. Ryzykujemy? A, o, widzicie, napełnia się. Jest pełne. Wykarmionych gniazd 1 na 3. Las żółty. A to czemu tam tych rurkorów mi tam nie pozaliczało? Ej! Ej. Oszukisty. Czy tam jest jakieś... Nie, dobra, tam jest żółty krzaczek. Już myślałem, że tam jest dynia. Myślałem, o, fajnie, dynie tu są. Nie, jednak nie. O, tu jest jeszcze przecież biały barwokwiat. Warto sobie je zbierać, no bo wiecie, te barwokwiaty później mogę sadzić przy bazie, nie? I będą mi rosły przy chacie. Także cokolwiek będę później potrzebował, to będę miał już na miejscu. Dobra, tu zbieramy sobie oczywiście te piorunkowe krzoki. I tu gdzieś było miejsce, że jest surowiec. No oczywiście, że nie ma ani jednego. Dobra, tu są niebieskie kryształki. Spoczko. Czy ja będę w stanie zebrać te niebieskie kryształki? Czy moje piłoostrze wystarczy? Nie. Czyli na ten moment jedyny sposób zebrania niebieskich kryształków to jest karmienie stworków, nie? I złoże żelaza. Okej, okay, czyli tutaj po prostu jest ewidentnie surowiec wyżej, nie? Krzeworaśka, niebieski kryształ, węgiel, żelazo tutaj będzie. Czyli tutaj nie mam za bardzo co robić na tym terenie, poza tym, że tutaj mam się dostać na wysoką miejscówkę. No to wypełnimy sobie misyjkę, będzie git, czyli musimy iść jednak na tamtą, w tamto miejsce, gdzie byłem wcześniej. Kompostownik raczej nie. Wieża radiowa. Silos. Można w nim przechowywać dużo jednego rodzaju surowca. Fajno. Tylko on wymaga już trudnych surowców. Tutaj książki. Tutaj jakieś ozdobne. No ale to jak ja mam... Zacznij budować... dobra. Twarde drewno nie mam. Aluminiowa elektronika, ruda miedzi i aluminiowa rama. To jedyne, co mogę tu zdobyć, to jest twarde drewno, jakbym chciał. Jakbym się uparł, tak szczerze nawet. Nie tyle jakbym chciał, tylko jakbym się uparł, to mógłbym tu zdobywać twarde drewno. Co ja sobie zrobię? Nie tak. Wrócę się tu. Ja sobie cyknę fotkę. I ja sobie... Ja sobie cyknę tutaj fotkę. Sorry za takie zatrzymanko, ale dobra, jest pięknie. Jeszcze szefu do mnie pisze. Dzisiaj popołudnie. więc lecimy do chaty. Trzeba przekimać noc. Itemsów takich, które tutaj potrzebujemy, ewidentnie nie zbierzemy, nie? Tutaj wymaga moc piłoostrza w ogóle. Dziupa, drugi raz zrobiłem dokładnie to samo. Drugi raz zrobiłem dokładnie to samo. Przy czym poprzednim razem spadłem sobie tam na dół
i trafiłem na tamtą półkę tam na dole i nie byłem się w stanie stamtąd w ogóle wydostać. Tam po prostu utknąłem, koniec, kropka, nie ruszysz się nigdzie, nigdzie się nie dostaniesz. Utknąłem całkowicie. Aha, no i jak szwendałem się po mapie, to sobie zbierałem artefakty w różnych miejscach, więc możecie zobaczyć, że tutaj mam 14 na 14 artefaktów zdobytych. To jest kwestia tego, że mam tutaj po prostu zdobyte wszystkie artefakty i zaliczoną tą miejscówkę i mi się tam pojawiła informacja, że co tam w tej miejscówce kiedyś było, jakaś tam historia, takie rzeczy, nie? Nic jakiegoś takiego mega, tylko takie. Wziąłem i właśnie zdobyłem sobie te artefakty w różnych miejscach, bo to się chyba łączy z takimi wielgachnymi drzwiami gdzieś tam na mapie. Ich trzeba zdobyć tych artefaktów, żeby te drzwi chyba otworzyć. Ja jakoś tak to mi się wydaje, że to może działać. Miałoby to sens, bo tam te drzwi się jakby ładują za każdym razem, jak zbierzemy wszystkie artefakty przy danej rzeczy, no i jak odkryjemy dany tam teren i go jakby uwolnimy, czyli że pozbędziemy się wszystkich tam narostów, krzoków i tego wszystkiego. I przy okazji zbieram te złoża aluminium, te wszystkie rzeczy, no bo wiecie, jak już tutaj się szwendamy, jak już tutaj chodzimy i tak dalej, no to nie zbierać tego, no to żal troszkę. Nie staram się za każdym razem brać i karmić tych stworków, bo zauważyłem, że nie za bardzo ma to sens w momencie, kiedy mi nie zależy na jakichś surowcach, to się z tym nie śpieszę. Tu może pamiętacie, ale tu były zasadzone drzewka, tu też dużo rzeczy rosło, tu u góry to w ogóle mnóstwo rzeczy rosło, nie, na tym płaskowyżu, nie, już nic nie rośnie, tam jest już pusto. Jakby odwiedziłem, veni, vidi, widziałem. I niewiele już tam zostało. Właśnie, o latarce sobie przypominam tylko wtedy, jak błędnie klikam przy odkładaniu rzeczy do beczek. To wtedy mi się przypomina, że w tej grze jest coś takiego jak latarka. No i trzeba się starać iść kimać, zanim nastąpi ta noc. Ale ja bym teraz bardzo mocno chciał nie tyle kimnąć, zanim nastąpi ta noc, co zasadzić sobie te nasionka, żeby to mi już rosło. Ok, pięknie. To już sobie rośnie. No i teraz możemy iść w kimę, nie? Świecimy sobie latareczką prosto w okna, więc świetny pomysł, żeby teraz iść w kimę. I las żółty, wykarmione gniazda, dodatkowe surowce. Serio? Cały czas pada? Dobra. Ja sobie pozbieram teraz wszystko, co tutaj mamy do pozbierania i myślę, że będziemy szli na wyprawę. Dobra. Mamy ogarnięte. Zebrałem wszystko z tych pól. Summa summarum poleciało mi to bardzo szybko, bo stwierdziłem, że nie zbieram, nie sadzę na nowo, więc po prostu tylko zebrałem, co było do zebrania. Niebieski barwokwiat i tutaj ogólnie te kwiatki takie, jak widzicie, że są na czarno, nie kumam, o co chodzi, ale one po prostu co któreś zasadzenie, co któryś zbiór są takie czarne. I z powrotem mam nasiona, żeby je zasadzić, więc jakby kwestia jest taka, że po prostu muszę je na nowo sadzić. Nie wiem, z czym to jest związane, czy coś chodzi o podlewanie, czy coś, jakiś brak czegoś, czy nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tu nam cały czas się respią z czasem po prostu te nasionka polijagody, więc sobie co jakiś czas zbieram, bo potrzebne są tam do wytwarzania jednego z olei chyba. Tutaj co nam pani może zaoferować? O, nasionka polijagody w dobrej cenie. 750, pewnie, że bierzemy. Przednia szyba wspomaganego pancerza. No, czemu by nie? To są nowe rzeczy, które poznajemy. Nie, no tutaj nasionka, tu nie ma żadnych przecenek, nie ma żadnych przecenek, nie ma żadnych przecenek. Tylko tyle z przecen. Bieda. No i to, co mówiłem, polijagoda, 136 sztuk, 5900. Mogę zarobić tam do 5-6 stówek więcej, gdybym sprzedawał w odpowiednim momencie, nie? Czerpusta tutaj też jest do sprzedania, bulchewka tak samo, jakbym tam chciał. No i jest tych surowców. Jest tych surowców faktycznie, gdzieś tam mam to w miarę poogarniane, więc nie przejmuję się tym, jakoś zbiera się to, wpada to cały czas na bieżąco, nie?
Pszeniczce tutaj tak samo sobie odłożymy nasiona i zielone. Zielone zawsze mam go za dużo. Zielonego zawsze jest za dużo. Ok, odłożyło się zielone. No i jest git. Mamy wszystko, co mieć chcieliśmy. Tutaj ta ekonomia nam się też sprawdza. Są też przedmioty w tej grze, które się nadają na przykład tylko i wyłącznie do sprzedaży. Tam na przykład jakieś tam uszkodzona geoda, jakieś takie rzeczy to. I to się nadaje dosłownie tylko i wyłącznie do sprzedaży, do niczego innego. Wiem, co miałem zrobić. Kurde. A, dobra. Olać to. Olać, nie olać, olać, nie olać. Olać, trudno. Idziemy tam na miejscówkę, może tam znajdziemy trochę tej miedzi. Minęło trochę dni, to może ta miedź się odnowiła. Wiecie, co miałem zrobić? Miałem... myślałem, żeby sobie zrobić te... pasze dla zwierzątek na tamten teren, na te strome urwiska. Bo jakbym sobie przygotował pasze na tym terenie, no to bym odnowił sobie więcej miedzi. Po prostu z kolejnym dniem bym miał tam odnowione złoża i tak dalej, nie? Poprzednio chyba tędy jakoś tam polazłem, bo tutaj wycinałem przejście. Okej. Jakoś tak tędy. I tutaj na stromych urwiskach też nie pamiętam, czy już byłem, jak się odnowiły? Chyba byłem, jak się odnowiły. O, widzicie, tam już widać miedź. Tam już widać miedź. Tu mamy bulchewkę. I to plus 2 dostaliśmy od razu, nie? Fajnie, jak działają te bonusy z tego spania, to jest dużo przyjemniej. Bardzo dużo bulchewki tam jest. Śmieszne są też te nazwy, nie? To jest takie... Jest inaczej, bo jest inaczej, ale nie jest to jakoś tam... dziwnie, głupio, brzydko, czy coś, nie? Tak fajnie. Mi się osobiście to podoba. Bulchewka. Każdy wie, o co chodzi. To tłumaczenie na język polski, nie? Bo tam z angielskiego, no to... To nie wiadomo, jak tam się to zwie. Ale po naszemu bulchewka. Nasi tłumacze czasami się naprawdę sprawdzają. Szczególnie w przypadku takich giereczek właśnie. Ala dziecięcych. Dobra, czyli mogę tu wcisnąć 3 razy dobrą paszę. Czemu wcisnąłem 3 razy dobrą paszę, a liściurka mnie tu wykiwała? Miałem 3 dobre pasze. One wymagają 4. Ale kradzieje. Ale kradzieje i oszukisty. Widzicie, i tu mogę wodę sobie odblokować. Dobra, odblokujmy w takim razie tą wodę. No. Chcę tak odblokować, żeby szybko zbijać. Żeby mnie tu nie zalała. Tylko dostaniemy informację, głęboka woda i koniec, nie? Tam widzieliście, że tam jest czerwone, czyli tam się nie ma co pchać. Jest miedziucha! Tego szukam! Tego szukam, za tym chodzę. Złoże miedzi. Tego potrzebuję. No i tak właśnie to wygląda. Jak nazbierałem aluminium w pierony, bo grałem sobie, wiecie, poza nagraniem sobie właśnie chodziłem, zbierałem i tak dalej, no to tego aluminium mamy, no mamy naprawdę dużo. No to wpadł oczywiście kolejny surowiec, którego nie mamy. No i tak w kółeczko, nie? Jak coś się uda ogarnąć, jest tego w dużych ilościach, no to już potrzeba kolejną rzecz i kolejną rzecz i kolejną rzecz i tak jak zawsze. Przeciążenie. No ale trudno, będziemy z tym przeciążeniem żyć. Nie ma innego wyjścia. Potrzebujemy tej miedzi naprawdę dużo, więc nawet przeciążenie jestem w stanie tutaj przeboleć po to, żeby mieć tej miedzi jak najwięcej. Bo chyba 4 miedzi zamieniamy na kable miedziane? Nie wiem, jakoś tak to chyba było. Tam, jak tu pierwszy raz przyszedłem, to tam była chyba jakaś geoda czy coś takiego. Czy okaz bursztynu, jakaś taka pierdółka. I to później było warte chyba 2 czy 3 stówy. Niby spoko, tylko że wiecie, jak ja wezmę i tam 9 poli jagódek nazbieram, no to mam 9 razy 45, jakoś tak. No to jest różnica, nie? To chyba poli jagódki się bardziej opłaca, szczególnie że czas można dość szybko przewijać, więc wskakuje to wszystko dość szybko. Tu kolejne jakieś stworzonka, zwierzątka, tam są kolejne nasiona bulchewki, tyle że ja kupiłem chyba tej bulchewki w pierony. Więc nie muszę się aż tak skupiać na zbieraniu tych nasionek. Tutaj kolejne zwierzątka, na zasadzie rurkowce. O,
I tu sobie postawiłem poprzednio namiocik. Bo to było jedyne miejsce, gdzie mi się udało znaleźć miedź. I zebrałem tutaj właśnie to jedno złoże miedzi. Postawiłem sobie tu namiocik i tutaj przekimałem, żeby przewinąć sobie nocy, żeby mi się zrespiło gdzieś jeszcze coś może. I nie zadziałało. W skrócie, nie zadziałało, nie? Tu do skrzyni coś wrzuciłem? Tak. No właśnie byłem przeciążony i stwierdziłem, że a, to może odrzucę parę rzeczy, to może nie będę aż tak przeciążony. Też nie pomogło. To, że odrzucę 2 kilo, jak jestem przeciążony 50 kilo, to jakby nie działa, nie? To nie wiem czemu, ale te 2 kilo niewielką różnicę mi tutaj robi. Także nie możemy teraz skakać, biegać, nic z tych rzeczy, ale możemy się jeszcze tutaj poszwędać po tym lasku. Tu już chyba nie ma więcej surowców na tych stromych urwiskach. Lecim! Właśnie, tu są artefakty, ale no nawet nie mam się co tu pchać, bo w tym momencie jestem tak przeciążony, że nie będę mógł tutaj nawet skakać ani nic. Więc odpuszczam tą miejscówkę całkiem. Tam kilka tych artefaktów poprzednio zdobyłem i odkryłem, ale no i jeszcze kilka tam zostało po prostu do ogarnięcia, więc trzeba by było tutaj przyjść nieprzeciążony. Muszę sobie zrobić w takim razie tą lepszą paszę na te ziomki tutaj, pewnie z oleju z bulchewki albo z samych sobie bulchewek będzie tutaj i odnowić tą miedź i zebrać ją jeszcze raz na całym tym terenie. Czyli w sumie cała nasza wyprawa, że ja się bałem zasadzić te roślinki, bo nie wiem, czy wrócimy tego samego dnia i tak dalej, była niewypałem, bo okazuje się, że bardzo szybko wracamy, że przeszliśmy i w sumie i wracamy. Raz, dwa i koniec tematu. Fajnie by było sobie też ten plecaczek powiększyć, bo jest tam teraz ta opcja powiększenia plecaka dostępna, tylko muszę zdobyć odpowiednie surowce. Bo no, widzicie, jest upierdliwie, nie? Idziemy długo. Dobra, to może tak. Ja sobie wrócę, podkładam sobie te wszystkie itemki, poprzepalam to sobie. No i widzimy się albo przy kolejnej wyprawie, albo jak będę już coś tam budował, czy miał coś stworzone, także... Dudu. Hejo, hejo. Kwestia jest... Nie, nasiona chwastów. Wpinkoliły mi się tutaj, właśnie. Kwestia jest taka, że to co wam wspominałem, że co jakiś czas tutaj są takie dziwne opady pogodowe. To są właśnie te dziwne opady pogodowe nasze. Nasiona chwastów sobie spadają z nieba. I problem jest taki, że ciężko jest je zobaczyć. O, widzicie? Ten leciał praktycznie na mnie. I nie do końca wiem, jak to działa. Czy one się respią tam, gdzie ja stoję? Czy one się respią nad tymi polami? Czy... Tu mi brak informacji. Brak informacji mi tu troszkę przeszkadza. Nie! Leć! Mnie na krzoki! Ania by się tu mogła bawić w farmera, nie? W obrońce roślin. Przed chwastami. Mytter farmer, obrońca roślin. To by był i tytuł. No i znowu umarły mi roślinki. Także za dobrym rolnikiem to ja nie jestem, tak sumarum. Zbieramy to. Zbieramy to. Trzeba to zasadzić na nowo. Kiełko działo. Koniec. Nasiono armata i mogę tę bulchewkę zasadzić. Tyle, że ja bulchewki zasadziłem tyle ostatnio, że się zastanawiam, czy ja chcę więcej bulchewki sadzić w ogóle. Tej bulchewki na ten moment mamy ile już? Tam naprawdę dopierniczyłem tej bulchewki... aha, 35, nie? Dobra, nieważne, nie mamy bulchewki. Ja myślałem, że my już jej mamy setkę, serio. Serio, całkowicie inaczej się na to mi się wydawało, że już mamy tego naprawdę dużo. A może na ten olej dużo schodzi, bo może schodzi po kilka sztuk tej bulchewki na jeden. I może temu tak jest. A po drugie, bardzo dużo to ja teraz zasadziłem tej bulchewki. Dobra, no to tak jak w poprzednio, ja sobie to wszystko podleję, bo to jest tylko czasochłonne.
Okej, wracam do was. Wracam do was wieczorkiem. Mamy tak, mamy tutaj ogarnięte troszkę rzeczy, już wam pokażę. Wchodzimy sobie w ulepszonka naszego mecha. To mamy już pozdobywane te ulepszenia. Teraz sobie wziąłem szybkość sprintu, zwiększyłem. I szybkość sprintu jak zwiększyłem, to zauważyłem, że zużyłem bulchewkę. A właściwie olej z bulchewki. Później patrzę, kuźde, tu potrzebuję olej z bulchewki. Super. Z partoliwem. No ale dobra. Na ten moment wygląda tak. Ulepszamy sobie obrażenia piłoostrza, czyli zwiększ obrażenia zadawane piłoostrzem, aby móc rozłupywać materiały mniejszą liczbą ciosów. To jest super opcja. Tu możemy sobie ulepszyć to, ale czekajcie, to potrzeba aluminiowa elektronika 5, olej z bulchewki. Dobra, to się nam nie łączy. Więc jest gicior. Przytrzymaj lewy kontrol, aby wybrać tryb mecha. Tryb wyznaczania trasy umożliwia mechowi swobodne tworzenie ścieżek na ziemi. Okej, okay, to też ciekawe. Tu ewidentnie potrzebuje żelazo, więc sprężyna, żelazo, takie rzeczy, więc tu musi być wyższy tier. Tu potrzebuje ten olej z czerpusty i rdzeń zasilający. No to zacząłem sobie już gdzieś tam produkować ten olej z czerpusty, także będzie gicior. Tutaj te soczewki. Nie wiem skąd się bierze te soczewki, podejrzewam, że to będzie jakaś walka z czymś, czy coś w tym stylu, bo no, nie widzę chyba za bardzo innej opcji, jakby to miało być niby zdobywane. Tu już są rzeczy, które tak samo wymagają albo tych soczewek, albo żelaznych części, więc też na razie mnie powstrzymują. Natomiast tą piłę jeszcze powinniśmy być w stanie sobie teraz ulepszyć, bo bierzemy te nasiona bulchewki, wrzucamy do mecha, olej z bulchewki. I ulepszamy sobie piłę. I mamy piłę na drugim poziomie. Także teraz już będziemy mogli piłą zdobywać to, co było tutaj u góry. Te niebieskie kryształki. No i żeby tutaj podnieść sobie ssawkę na trzeci poziom, to muszę mieć stalową elektronikę. No i te soczewki. Muszę odkryć po pierwsze, o co chodzi z soczewkami, a po drugie muszę odkryć tą całą stalową elektronikę. Na ten moment tworzę sobie tutaj te całe trujące zarodniki, bo one są mi potrzebne tutaj do wytwarzania rdzeni zasilających. Także tego się pilnuję, żeby mieć te, żeby no po prostu zbierać sobie te rzeczy. Stworzyłem też farbę czerwoną, to zaraz sobie weźmiemy i mam przy sobie tą farbę? Mam. To zaraz sobie będziemy ją sprawdzać, ale przekimamy sobie teraz. I co przekimamy? Tutaj mamy teraz pogodę, więc widzę, czy będą nasiona chwastów, czy muszę zostać w domu, czy mogę sobie gdzieś iść, czy muszę przypilnować. To jest fajne. Nie wiedziałem, że ta pogoda działa dokładnie w ten sposób, że pokazuje nam tak samo te chwasty i tym podobne rzeczy. Także to mi się mega podoba. I mega mi się podoba to, że mamy cały czas deszcz, bo nie muszę się w ogóle przejmować tym, co tutaj się, wiecie, dzieje i mogę sobie wykonywać, co chcę. A właśnie, bo ja tak wrzucam, a to powinna być teraz stwórz misja. Czy chcesz monitorować tę misję? Tak. Teraz jak sobie wezmę i to anuluję i tu mam stworzoną misję... A, okej, okay, dobra. Myślałem, że inaczej to działa. Myślałem, że mogę stworzyć zadanie do wykonania w tym, i on będzie to cały czas sadził. Ale to nie tak działa. Dobra, elektroniczka jest spoko. Nasiono armata, lecimy tutaj z tematem. Jest gicior. Pszenica chyba jest do zebrania. Czy to jest już do zebrania? Tak. To jest już do zebrania, tak samo. Nasiono armatka, lecimy z tematem. I tutaj tak samo 9. Jest gicior. Dobra, to sobie niech sobie tam powoli rośnie wszystko, tutaj mamy pozałatwiane, tutaj te trujące zarodniki się cały czas robią, tutaj się robią różne oleje, no ale to odchodzimy od bazy, to nie będę teraz robił z tymi olejami. I teraz tak, mogę sobie wybrać pistolet malarski i pomaluj konstrukcję albo części mecha. No super, tylko że mam czerwoną farbę. Na zdrowie. Okej, okay, to mogę sobie pomalować. O, mógłbym sobie na różny kolor pomalować te. Pomalować miejscówki. I wtedy... no, używanie ich. Mógłbym sobie przypisać, że danym kolorem mam pomalowaną dany ten. Dany rodzaj nasionek, nie? Że zawsze w danym kolorze sadzę daną roślinkę. Dobra, mamy ulepszone piłoostrze, mamy ulepszone to, więc teraz potrzebujemy... W sumie możemy iść spróbować zebrać to żelazo. Czekajcie, a jaki tutaj potrzeba kwaśną paszę? Okej, okay. To zgarnęlibyśmy kwaśną paszę jeszcze, o ile mogę ją wyprodukować.
Mogę wyprodukować kwaśną paszę, czy nie? Mogę, potrzebuję oleju z czerpusty. O, to już wiem, dlaczego nie miałem oleju z czerpusty. I olej z czerpusty wymaga czerpusty. Kto by się spodziewał? Kwaśną paszę byśmy sobie wyprodukowali. Nie wiem. Pewnie coś tam jej mam, więc doprodukujemy jeszcze 9, więc mamy jej 20 gicior. Powinno wystarczyć. I lecimy tam teraz pozbierać i nakarmić stworki. I może się nam uda pozbierać to żelazo. Kurde, tak teraz się zastanawiam, czy jest opcja w tej grze wybudować sobie własne przejścia. Bo niby możemy wybudować domek. Moglibyśmy próbować na niego wskoczyć. Tak kminie, wiecie, czy dałoby się tak zrobić, żeby sobie stworzyć własne ścieżki, żeby nie musieć teraz biegać, wiecie, właśnie tak jak teraz naokoło tutaj. Tylko, że po prostu gdzieś tam sobie wchodzimy i raz, dwa jesteśmy na miejscu. Nakarmimy. 3, 4, 5 razy trzeba nakarmić. I ja byłem pewny, że dobra, tyle to jak zrobimy, to na luzie, to tutaj nam się wszystko odnowi. Że może 4 będzie trzeba użyć na jedno gniazdo, a tutaj 5 na jedno gniazdo. Ja pinkole. 5 tych na jedno gniazdo? No to nie ma kolorowo. No to wcale nie ma tak kolorowo. Dobra, tam są te jeszcze te piorunkowe roślinki. Trzeba ich jak najwięcej nazbierać po prostu. Później zasadzimy ich w pierony i będzie. Ale tu na niej nie trzeba. No, jak widać, na te roślinki, które tutaj, na te zwierzątka, które tutaj są, nie potrzeba właśnie tych krzyworazik, tylko trzeba tą bulchewkę, czerkapustę. Jakoś tak. Dobra, zbieramy kryształki. Mieliśmy ich wcześniej mało, teraz będziemy mieli wpierony. Będzie można rozkruszyć te kryształki. I dzięki temu będzie można pozbierać sobie. I będziemy mieli żelazo. Ta-da! Ruda żelaza, surowiec odkryty. I teraz będzie można już naprawdę dużo rzeczy pokombinować. Wyprodukować, zrobić. I ulepszyć znowu. No bo tym żelazem widzieliście, że już tam się sporo tych ulepszeń odblokowuje. Jak sobie dobrze tam przeanalizuję, to może podniosę tego mecha naprawdę mocno do góry. Już przed kolejnym tam terenem. Dobra. Pozbierajmy sobie to najpierw, bo później ta gra lubi tak, że jak mam duży problem z wróceniem w te same miejsca, nie? Także lepiej jak już gdzieś jestem i mam możliwość pozbierać wszystko, to pozbierajmy tam wszystko. I tutaj była ta jaskinka, nie? To tam byliśmy. Ale tam nie było żelaza, tam był chyba węgiel czy coś. No tam był w każdym razie śmieszny surowiec, który nie jest nam teraz potrzebny. Dawajcie nam to żelazo, bo każda ilość żelaza się teraz przyda. Jest w tym momencie bardzo istotne. Żebyśmy tego żelaza nazbierali jak najwięcej. I leci. Dobra. Sosnołęć jest surowcem sprzedażowym. Dobra. Rozwalmy sobie te drzewka tutaj. Myślałem, że szybciej pójdą, skoro już mamy ulepszoną tą piłę. Ale widzę, że wcale nie ma jakiegoś boostu. Właśnie, byliśmy teraz przez weekend z Anią w Katowicach. Na tych planszówkach. Powiem wam tak, jeśli ktoś ma jakąś konkretną planszówkę, którą chce sobie ograć i tak dalej, to świetny patent. Przyjechać z ekipą, nie trzeba kupować tej planszówki, można sobie ją tam wypożyczyć na miejscu, jeśli tylko jest dostępna w ich bibliotece. Też była strefa gry roku, gdzie były genialne planszówki, takie jedne z najnowszych, najlepszych planszówek, jakie są w ogóle na rynku dostępne. Na zasadzie można było sobie na nie spojrzeć, zobaczyć. I no, w sumie gdyby się chciało, to można by było rozegrać całą rozgrywkę w nią, tylko że no, planszówka nie jest krótka. Te planszówki, na które ja patrzyłem, nie są krótkie, nie są łatwe, więc no, nie ruszaliśmy tego pod względem właśnie rozegrania rozgrywki, czy czegokolwiek w tym stylu, czy chociażby ruszenia tej rozgrywki, tylko sobie po prostu wzięliśmy i popatrzyliśmy, jak ona wygląda, z zamiarem, że tam jak będzie w przyszłości możliwość finansowa, to a czemu by nie?
by się zastanowić może nad czymś takim. I na ten moment tyle w sumie. Organizacja średnio. Tak bardzo średnio. Jeśli chodzi o organizację z naszego punktu widzenia, to mogło być dużo lepiej. Mogło być naprawdę dużo lepiej. No ale ciężko powiedzieć, czego oczekiwać od takiego eventu. No bo w sumie czego można oczekiwać od eventu planszówkowego? No tego, żeby były planszówki i żeby można było sobie w nie zagrać, nie? No to spoko, no to było, nie? Czemu zablokowane? Aha, że za blisko podlazłem. Dobra. Żeby były planszówki, żeby można było sobie w nie zagrać. Było. No i git, nie? I w sumie było. Było. Żeby można było popatrzeć na jakieś planszówki? Było. Żeby można było kupić jakieś planszówki? Było. Żeby można było pogadać o jakichś planszówkach? Gdyby ktoś na siłę gdzieś się dopchał, to by było. Brakowało mi jasno określonych miejsc, gdzie by byli wystawieni wystawcy danych gier na zasadzie wydawcy. Nie tylko wydawcy, producenci, twórcy, cokolwiek w tym stylu, bo większość było namieszane i większość to byli właśnie nie twórcy, nie wydawcy, tylko byli sprzedawcy z różnych sklepów. No i to tak było, no tak, że tak powiem, troszkę ciulowo, bo w jednym miejscu planszówkę można było kupić za tam 200 parę zeta, a w innym miejscu ta sama planszówka była już za, nie wiem, 300 parę zeta, nie? Nie wiem, tam 220 i 370, dodajmy na to, nie? No niby gdzieś tam nie jakaś drastyczna, mega, nie wiadomo jaka różnica, no ale ponad 100 potrafiła być różnica między w odległości, no, 100 metrów, 200, 250, no nie, no 100 metrów, nie? To też takie trochę kijowe, że tak powiem. No ale tak to właśnie wyglądało. Więc jakby ktoś miał właśnie tak, że chciałby sobie zagrać w jakąś planszówkę, interesowałaby go jakaś konkretna planszówka, albo spotkać ludzi, którzy by grali w jakąś planszówkę, może coś na jej temat więcej by wiedzieli albo i nie, to fajna opcja. Natomiast pod względem, żeby tam samemu jakoś sobie coś znaleźć, trafić na coś czy coś, no to bardzo mała szansa. A co było z takich rzeczy, co samemu? No to można było kupić tą wersję Assassin's Creed, tą gierkę Assassin's Creed Brotherhood, tą planszową, co dopiero chyba wchodzi i przedpremierowo będzie wysyłana dopiero teraz jakoś. No to można było ją tam kupić na stanowisku Rebela na miejscu. Tylko kosztowała chyba z 5-6 stów? Jakoś tak. Nie pamiętam, nie zwróciłem aż tak na nią uwagi. Interesowała mnie wcześniej, jak sobie na nią patrzyłem tutaj w domu, wiecie, na necie, jak to tam wygląda i tak dalej. Ale tak jak już mam tego Black Rose Warsa, to co wam wrzuciłem filmik i pokazywałem, to jakoś tak. Mam dużo ciekawych gier. Mam sporo do ogrania, mam sporo zasad do ogarnięcia. Na razie zastopuję. Albo i nie, ale na pewno z tym asasynem podziękuję na razie. Dobra, wróciliśmy sobie do chaty. Gardło mi siada. Wróciliśmy sobie do chaty. Poukładam sobie zaraz rzeczy. Mamy zebrać rzeczy na wieżę radiową. No to. Czy my będziemy mieli te rzeczy na tą wieżę radiową? Czekajcie. Czy ja. Okay. Jesteśmy przy wieży. Jest. Wybudowana. O, i tu są misje. 150 pszenicy, nagroda 10 tysięcy. Jem główne grzyby, ale naszła mnie nagła ochota na upieczenie chleba. Masz może trochę pszenicy? No git. Soczewki mikroskopu. Przezroczysta soczewka 2. Aluminiowa elektronika raz 2. Nie wiem, o co chodzi z soczewkami. Cały czas. Okej. Dobra, weźmy sobie te misyjki.
bo jest motyw taki, że sobie je zgarniemy. Czy one gdzieś mi się wyświetlają? Wyświetlają się z lewej strony. Ho, 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 ho. No to już mamy ładną tą listę tych misji. Dobra, więc na ten moment zrobiliśmy sobie wszystko, co planowaliśmy na ten odcineczek. Zrobiliśmy tutaj bardzo dużo rzeczy. Miedziucha, żelazo, ulepszenia, bota, tutaj po prostu rozwinęliśmy się niesamowicie. Tutaj mam chyba wszystkie artefakty 14 na 14, no to tu nie mam nic do roboty, więc wracamy po prostu do chaty. No i muszę zgarnąć więcej surowców gdzieś tam w międzyczasie. Myślę, że to by była fajna opcja, przygarnąć gdzieś tam między odcinkami więcej miedzi, więcej żelaza. I już by można było coś z tym zrobić. No i odkryć, o co chodzi z soczewkami. Czy to będą jakieś boty, z którymi będziemy walczyć i z których będą wypadać te soczewki. Czy te soczewki faktycznie będzie trzeba tworzyć. To się wszystko okaże. W międzyczasie ja sobie tutaj zrobiłem silos, ten duży. Bo no, mam coraz więcej takich surowców, których mam dużo. Głównie na przykład tutaj po prostu tutaj te zielone włókna. Nie? To tego to mam w pierony. I te skrzynki już mi tutaj nie wyrabiają. Więc po prostu zastosowałem sobie taki silosik. Kruszareczka tutaj niech robi mi te niebieskie, bo będę chciał na pewno więcej tych silosów. No i potrzebuję przejść na pewno po więcej miedziuchy. Tutaj nam to wszystko mamy posadzone. Więc kolejne co zrobię, no to posadzę w pierony pszenicy. Aluminiową elektronikę bez problemu dostarczymy. Przezroczystą soczewkę, no to już będzie problem, ale to się okaże. Może tu w bazie danych mam gdzieś napisane, jak zrobić tą soczewkę. Narzędzia, kilof, uprawa, odratowanie regionów, tryb recyklingu, to wiemy, wytwarzanie, no nie ma akurat nic o tej soczewce, ale i tak są różne rzeczy. Dobra, no to będzie na tyle z mojej strony. Kurde, kompostownik, nawóz, użyj węża, aby nawozić nasiona w kopcach. Można użyć nawozu, no to będzie trzeba porozkminiać. To będzie trzeba porozkminiać, bo zapomniałem o tym, że tutaj faktycznie nam się wysiedlił kompostownik. To jest mieszanie kolorów, to resztę mamy, nie? Teraz najnowszym jest kompostownik. Dobra, baju na razie, cześć, dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Z tej strony był niepopularny, a to jest Lightyear Frontier. No i tak się, tak jak widzicie, tak się bawię, tak się rozwijam, tak tutaj sobie sadzę to wszystko. Baju!